trochę tych organów nie zaszkodzi. Kościelne. Słuchali Państwo Fantazji i Chorału, Fantazja Kościoła Rzymskokatolickiego. Wiecie Państwo, że w Kościele Katolickim księża, biskupi mają takie spiczaste czapki, takie czapy takie, wysoko do nieba, które się pną. Tak musi być, proszę Państwa, bo u baciuszek u nas to są takie, wiecie Państwo, kopulaste. Z tym, że tutaj nie ma oczywiście ani baciuszek, ani cerkwi w Warszawie, ale tak tylko mówię, że ci najważniejsi, ci najmądrzejsi, którzy, a jak to, raz mówią, że są święci, mądrzejsi od samego papieża, od samego Boga, bo to przecież Bóg to do śmietnika Biblię, opcje Boga są niepotrzebne, nic nie jest potrzebne, tylko człowiek autorytarnie wznosi się ponad poziomy. Mickiewicz mówi, młodości ty ponad poziomy wylatuj. Tak naprawdę, proszę Państwa, to wszystko to jest jedno wielkie zło. Jedno wielkie zło. Jeżeli jakaś jedna opcja wybija się do góry i przygniata inne pozostałe. To jest jedno wielkie zło. O tym dzisiaj będziemy mówić w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No ta czapa taka, nawet nie to jak tu jest, proszę Państwa, nasza choinka przez cały rok, która się zaświeci, ale czapa biskupia taka. Biskupia czapa. Tak. Nie tak jak ta choinka, która się zaświeciła teraz. Nasza choinka przez cały rok. Może to też jest parodia. Może też moherowe będą wściekłe na nas, na te nasze świętości, na te nasze święte wypowiedzi, na naszych świętych świadków Jehowy, których tutaj tak praktycznie to nie ma w Warszawie, bo dojeżdżają z Anglo-Ameryki, Białystok, dolatują, jak to się mówi, aby głosić trochę tym różnym takim jeszcze niedobitkom wiary, bo najczęściej się nie wierzy. Wracam z poczty tutaj, Waszyngtona 26. Szedł przy ulicy Waszyngtona facet i kopcił faję. To takie rzadkie jest, bo to nigdy nie było w Warszawie, żeby ktoś tak faję palił. Bardzo rzadkie to jest, ale się pojawia coraz częściej. Autorytarnie głupota do góry się wznosi. Chce dać do zrozumienia, że jest mądra. Maria Katolicki, głos w Twoim domu. 25 stycznia, środa, święto nawrócenia świętego Pawła. Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów do jedności. No i jest choroba. Motto na dziś. Zawsze o 15 na antenie Radia Maria Koronka do Bożego Miłosierdzia. Dziś wyjątkowo przenosimy się do Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, by uczestniczyć w sympozjum Oblicza Dumy Polaków. Oczekujemy na połączenie. To jest, wiecie Państwo, coś na temat. Duma, a duma, prawda? Żeby była taka sama, bo jeżeli dom jest rozdwojony na dwie części, to się nie ostoi. Ja jak zaczynałam rozmawiać ze świadkami Jehowy, rzeczywiście jako ta historyczka czułam się, proszę Państwa, jak w zborze pierwszych czy u pierwszych chrześcijan, tak u nich jest na zebraniach, no to wtedy pierwsze te nauki, co dzisiaj mamy w książce Droga do szczęśliwego życia w rodzinie, że jeżeli dom stoi na trwałych podstawach, to się ostoi, ani burza tego domu nie zmiecie, no bo on nie jest na piasku, jest na mocnym, twardym gruncie. I mnie to tak w tych początkach mojego czytania Biblii, właściwie Biblii u katolików też, nikt nie czyta. Jak zaczęłam tę Biblię czytać, no i te książki, te takie obrazki też, ilustracje kolorowe, żeby sobie porównać dla wyobraźni, to było świetne, że ten dom, jak idzie burza, 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 nawałnica, tsunami, Państwo zobaczą teraz we Włoszech, cały hotel runął, prawda? No jakie to musiałyby być fundamenty, żeby to ludzie wiedzieli, jakie to musiałyby być fundamenty, to by ten hotel nie został zmieciony. Straszne nieszczęście, straszna katastrofa, coś niesamowitego, coś nie życzę nikomu, ale no, jest to jako przykład naszej audycji, naszego radia Tok FM Euro Conchita
Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj proszę Państwa o biskupiej rzymskokatolickiej, bo chciałam powiedzieć o księdza rzymskokatolickiego, biskupa właściwie. Ksiądz to tak zwykle takiej czapy nie nosi, bo to biskup i też nie zawsze. Taką czapę musi być pnąca się, no papież też, biskup Rzymu, papież też, biskup Rzymu, papież też, biskup Rzymu. Czapa pnie się aż do samego nieba. U nas są wypowiedzi, proszę Państwa, sterowane też przez internet, ale my oczywiście trzymamy rękę na pulsie, po prostu wszystko jest pod kontrolą. No, będziemy rozmawiać dalej, bo ludzie są zarozumiali. Potrzeba im lekcji, nauki, aby spokornieli.